Cześć, witajcie w Seleta Fight Vlog. Stoję w korku, więc pomyślałem sobie, że mam czas, żeby nagrać tego vloga. Tematem przewodnim jest oczywiście walka, której nie mogę się doczekać. W sobotę, a właściwie w niedzielę polskiego czasu, Kownacki Areola, i będzie to bardzo ciekawy pojedynek i przede wszystkim widowiskowy. Nie mogę się doczekać, po pierwsze dlatego, że walczy Polak. Jak walczy Polak, to jednak emocje są zupełnie inne, a ja zawsze podkreślam, że w sporcie najbardziej liczą się emocje. Po drugie, Kownacki jest chyba jedynym polskim pięściarzem, który w najbliższych latach ma szansę zawalczyć o Mistrzostwo Świata. Na pewno tak jest, jeśli chodzi o wagę ciężką. I w końcu po trzecie będzie to walka bardzo widowiskowa, dlatego że i Adam, i Areola idą do przodu, wymieniają ciosy. Faworytem jest zdecydowanie Adam, ale trzeba pamiętać o tym, że pięściarz z wiekiem ostatnią rzeczą, którą traci, jest siła uderzenia, a niewątpliwie Amerykanin meksykańskiego pochodzenia jest pięściarzem bardzo mocno bijącym. Sądzę jednak, że Adam przeważy. Jego styl jest bardzo trudny do boksowania, on zadaje mnóstwo ciosów, ma ciężkie ręce, cały czas idzie do przodu, również może przyjąć mocne uderzenie i sądzę, że po kilku wyrównanych rundach, w których Polak będzie zadawał więcej ciosów, a Amerykanin mniej, ale mocniejsze, Adam przeważy szale zwycięstwa na swoją stronę i ten pojedynek wygra. Warto na pewno to oglądać, bo Adam jest już bardzo wysoko w rankingach światowych i czeka na walkę o Mistrzostwo Świata, choć w tej chwili ta sytuacja w wadze ciężkiej trochę się skomplikowała, bo właściwie najbliższe miesiące stoją pod znakiem rewanżów. Najpierw Joshua z Ruizem, a później Wilder z Tysonem Fury, więc no nie sądzę, żeby była szansa, żeby Adam zawalczył o Mistrzostwo Świata do końca roku, choć nigdy nie wiadomo, czasem zdarzają się kontuzje, których oczywiście nikomu nie życzę i jeśli ktoś jest w formie, to warto taką szansę wykorzystać. No zresztą najlepszym przykładem chyba jest tutaj Ruiz, który wskoczył w ostatniej chwili za zdyskwalifikowanego Millera, zrobił niespodziankę i dzisiaj jest jednym z trzech zawodników, którzy w największym stopniu rozdają karty wadze ciężkiej. Na pewno Adam musi być bardzo skoncentrowany podczas tej walki z Areolą, bo może przyjąć uderzenie, ale Areola naprawdę bardzo mocno bije. Jest to solidny pięściarz, na pewno jest bardzo zmotywowany, bo to dla niego jest tak naprawdę chyba ostatnia szansa, żeby dochrapać się walki o Mistrzostwo Świata. I jest bardzo solidny. Przegrał do tej pory tylko 5 razy, z czego 4 razy w walkach o Mistrzostwo Świata, 2 razy ze Stevenem, z Witalijem Kliczko, z Wilderem i wyboksował go też Tomek Adamek, to było w walce o tytuł interkontynentalny, no ale Tomek ma taki styl, który naprawdę Areoli nie leży, wyboksował go szybkością, pracą nóg, techniką. Zresztą osobiście uważam, że to była najlepsza walka wadze ciężkiej Tomka. Także trzeba trzymać mocno kciuki. Mam nadzieję, właściwie to jestem przekonany, że Adam wygra przed czasem. Natomiast myślę, że to będzie naprawdę niezapomniane widowisko i dopóki będzie trwała walka, to będzie wojna. Drugi temat jest smutny, bo dzisiaj rozeszła się wiadomość, że Dawid Kostecki prawdopodobnie popełnił samobójstwo, w każdym razie nie żyje. Co mogę powiedzieć? No, znam Dawida od początku jego kariery i jest to chłopak, który miał nieprawdopodobny talent, który niestety na własne życzenie zmarnował i wiem, że to tak niezbyt ładnie jest mówić w ten sposób o ludziach, których już wśród nas nie ma.
ale no niestety głowa chyba cygana nie wytrzymała i zresztą w więzieniu również. No, szkoda, bo miał raptem 38 lat i za 2 lata miał termin wyjścia. Na koniec wiadomość pozytywna, właściwie nawet radosna i taka, rzekłbym nawet, że jest to takie światełko w tunelu. W tych ostatnich miesiącach w polskim boksie niezbyt dobrze się działo, ale będzie dobrze, bo Marcin Najman ogłosił, że do końca roku nie będzie boksował. Cieszmy się. Do zobaczenia za tydzień.